Cześć, aż się zestresowałam, bo właśnie przeczytałam przed chwileczką wiadomość od jednego z Was. Nie zdążyłam nawet odpisać na nią, bo to było dosłownie zanim tutaj przyszłam, że jest dzisiaj mecz Polska-Irlandia, a ja wychodzę z jakimiś live'ami, że nada, co za ignorancja. Dlatego postaram się to, co najważniejsze, powiedzieć szybko, a kto ma czas później jeszcze zostać i nie leci oglądać meczu, to zapraszam, zostańcie, posłuchajcie. Pod koniec będę opowiadać o kursie mówienia po angielsku z serialami. Kursie, powiedz coś. Cześć wszystkim. Tak więc, kto leci na mecz, to leci na mecz i najwyżej sobie może później obejrzeć, bo live będzie oczywiście zapisany jak zawsze. Dzisiaj rozmawiamy o reakcjach językowych, inaczej nazywanych też funkcjami językowymi. Macie na pewno, nawet nieświadomie, może wiedzę doskonale o tym, co to są reakcje i funkcje językowe, ponieważ jak się uczyliśmy w szkole angielskiego, to w każdym podręczniku jest taka część lekcji, gdzie uczycie się właśnie reakcji, funkcji językowych. Przepraszam, będzie teraz hałas, ale muszę się odsunąć od ściany. Siedzę na piłce i ta piłka dotyka ściany i robi hałas, jest źle. Macham do wszystkich po kolei. Cześć. Dobra, a więc tak, w książkach macie pełno ćwiczeń, w podręcznikach do nauki angielskiego mamy takie ćwiczenia z funkcji językowych i na sprawdzianach, na testach, na sprawdzianie ósmoklasisty. Ja nie brałam w nim udziału nigdy, ale oczywiście cześć Beata. Wszyscy pamiętamy na pewno te reakcje językowe, gdzie po prostu mamy w nagraniu jakieś wyrażenie, zwrot, ktoś coś mówi, a my mamy zareagować na to, wybierając na przykład poprawną reakcję, taką, która ma sens w tej sytuacji. Wydaje mi się i zawsze mi się wydawało, jako uczniowi, uczennicy, że tych zadań jest za mało. Zawsze to jest tylko dosłownie dwa, trzy przykładziki, a tego powinna być cała strona. Przecież to jest najważniejsze. Przecież to o to chodzi, żebym ja miała reagować w konkretnej sytuacji. No nie, niestety. Większość część lekcji zajmowała czytanka, albo jakieś ćwiczenie na słuchanie, albo oczywiście grama, bo inaczej być nie może. Nie wiem, o co chodzi, nie jestem doświadczona, na razie nie będę na to reagować, co tu się dzieje, bo nie wiem, o co chodzi. Dobra, mecz, dlatego spieszymy się. Mam tu zegarek, całe szczęście, jest jak mało czasu. Dobra, dzisiaj powiem o tym, po co ćwiczyć reakcje językowe i jak to robić. Takie dwie sprawy. A na koniec jeszcze chwileczkę o kursie mówienia po angielsku powiedz coś. Co do powiedz coś, jest też wyzwanie językowe i wysłałam ostatnio trzecie zadanie z pięciu już. Nie ma to znaczenia, można się zapisać wciąż, nie jest za późno, dostaniecie poprzednie zadania. Dziś właśnie jeszcze przed live'em dostałam naraz trzy nagrania za pierwsze, drugie i trzecie zadanie. I po prostu wspaniałe, fantastyczne, niesamowite to jest. Nie umiem nawet opowiedzieć, jakie to jest uczucie, kiedy dostajesz te nagrania i ludzie, którzy nie czują się swobodnie z mówieniem po angielsku, bo dla takich osób jest to wyzwanie. Mówią po angielsku i wysyłają mi swoje nagrania. Ja doskonale wiem, ile to kosztuje stresu, żeby wziąć ten dyktafon i gadać do niego, a potem to wysyłać do obcej baby. Okej, dobra. To tyle. Ćwicząc, po co, czyli tak, po co ćwiczyć reakcje językowe i jak ćwiczyć reakcje językowe? Bo łatwo się mówi, ale jak to ćwiczyć? Więc po co? Ćwicząc reakcje językowe, nie rozkładasz na części gramatyki tego wyrażenia, zwrotu zdania, nie myślisz o rzeczach nieistotnych, tylko skupiasz się na tym, w jakiej sytuacji, kiedy możesz tego użyć i wtedy możesz to ćwiczyć. A następnie użyjesz to wtedy, kiedy to będzie najbardziej potrzebne. Chcemy zareagować pewnie, chcemy zareagować szybko, chcemy zareagować skutecznie, być zrozumiani i przekazać to, co mamy do przekazania. Gdy uczysz się słownictwa, powtarzasz sobie te zwroty na głos, co ja bardzo zawsze propsuję. Cześć Magda, też macham do ciebie. Nie ma od tego jakby drogi ucieczki. Say it out loud obowiązuje zawsze i każdego, kto chce mówić po angielsku, ale to niestety jest dopiero pierwszy krok i to będzie troszkę za mało, żeby to poćwiczyć na tyle dobrze, by potem mówić swobodnie do ludzi. Hej, Michał. Cześć, Paulina. Co tu się dzieje dzisiaj? Takiego tłoku to tutaj ja dawno nie widziałam. Dobra.
Dlatego trzeba poćwiczyć trochę bardziej, wiecie co, bardziej konkretnie, bardziej zadziałać z wyobraźnią, ale to będzie za chwilę w bardzo praktycznych radach, bo takie też Wam dzisiaj dam, co ja robiłam, dlaczego i kiedy, żeby zacząć reagować szybko. To za chwilę Wam o tym też powiem. Dobra, lecę dzisiaj szybko, bo jest mecz. Kto nie wie, to dzięki mnie już wiecie, z Irlandią. Dobra, na przykład taka sytuacja. Ktoś do mnie mówi coś takiego. I guess he starts to think I'm his cook. Jakaś przyjaciółka mi tak narzeka na przykład, że on sobie zaczyna wyobrażać, że ja jestem jego kucharką. I ja wtedy co chcę powiedzieć? Na przykład chcę powiedzieć, zduś to w zarodku. Po prostu utnij to szybko, żeby on sobie dopiero zaczyna tak myśleć. Nie chcemy, żeby to się rozwinęło do jakiegoś poważnego problemu, to od razu mu powiedz kawa na ławę, że ty kucharką nie jesteś. Więc wtedy mam gotowy zwrot, nip this in the bud. Nip this in the bud. Czyli zduś to w zarodku, dokładnie to... Jakby tak zgnieć to w pączku, zanim to zacznie kwitnąć. Albo taka sytuacja. Ktoś do mnie mówi, ja pracuję na przykład w obsłudze klienta w jakiejś firmie, która wysyła paczki. I haven't received my order yet. Have you sent it? I ja wtedy mówię, na przykład no, jako poprawna, dobra obsługa klienta, od razu się tym zajmę. Zajmę się tym już natychmiast. Zajmę się tym z miejsca. I wtedy mam przygotowaną odpowiedź. I'll look into it right away. I to wychodzi ze mnie po prostu płynnie, dlatego że ja sobie tą sytuację wyobraziłam, przećwiczyłam i mam. I mam to gotowe. Dobra. Praca moja w hotelu. Chciałam powiedzieć o tym parę zdań, bo to był taki moment chyba kulminacyjny, kiedy ja po prostu wprowadziłam konkretne strategie i taktyki w życie w tej pracy, bo inaczej musiałabym z niej po prostu zrezygnować, a nie chciałam. A więc powiem Wam, jakie było źródło tego problemu. Pracując w hotelu na recepcji, pięciogwiazdkowy hotel, recepcja, ja, studiująca filologię angielską. Studiuję filologię angielską, wyobrażacie sobie to? Wszyscy wiedzą, co ja studiuję i wszyscy mają pewne jakieś może nie może oczekiwania, ale jakąś wizję tego, jak ja mówię po angielsku. Codziennie mnie słyszą, cały czas przyjeżdżają goście z całego świata, prawda? A ja mam problem. A ja mam problem z blokadą językową po pierwsze, po drugie mam często problem jeszcze ze słuchem, znaczy w sensie, wiecie, z rozumieniem tego, co oni do mnie mówią, ci turyści, zwłaszcza na przykład z Irlandii, pozdrawiam. Mam nadzieję, że Wam pójdzie tak sobie dziś na meczu. Więc mam problem z rozumieniem ich. I mam problem z szybkim reagowaniem, żeby to było takie, wiecie, pał, pał, pał. To tego nie mam, tego nie mam. I pomyślałam sobie tak, na pewno jest na to jakaś metoda. Ja nie szukałam rozwiązań, bo nie znałam, nie wiedziałam, że są. Natomiast wiedziałam, że po pierwsze skupię się na dwóch takich obszarach. Pierwszym będzie coś, co nazwałam sobie sama aktorzeniem. Czyli po prostu przybrałam taką postawę fake it till you become it. A zatem po prostu zachowywałam się jak człowiek, który rozumie wszystko, który doskonale wie, co powiedzieć i nie ma żadnego problemu. To tak zadziałało niesamowicie na mózg. Ktoś powie, że to jest oszustwo, że to jest nieprawda, że to jest... Nie, przecież to komu to robi jakąkolwiek krzywdę, że ja udaję, że czuję się pewnie i tym sposobem z czasem zaczynam czuć się naprawdę pewnie. Więc tak, fake it till you become it. Po drugie, oczywiście smile, ale to nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo to jest ważne, kiedy nie udajesz Greka i nie wpadasz w panikę po prostu, tylko uśmiech na luzie, przecież nic nie dzieje, to są turyści, oni tu przyjechali na wakacje albo do pracy, to wtedy nie jest już tak na luzie. Ale zawsze uśmiech nie zaszkodzi. A po trzecie, zawsze spokojnie i grzecznie proszę o to, żeby mi po prostu powtórzyć. I uczę się przede wszystkim tego zwrotu. Jak w fajny sposób poprosić o to, żeby ktoś jeszcze raz powtórzył. Żeby to nie brzmiało po prostu repeat, please, tylko jakoś tak elegancko i ładnie, jednocześnie, żeby ta osoba też po prostu powiedziała to wolniej. Albo żeby to powiedziała po prostu wyraźniej, a nie używała swoich regionalizmów. Po trzecie, skupiam się na słowach kluczach. Po prostu pierwsze, co robię, to wyłapuję rzeczowniki i czasowniki.
pomijam całą resztę, po prostu wyrzucam to z mózgu, nie zostaje to w ogóle w mojej głowie, tylko jak przez sitko przelatuje. Zostają tylko większe kamyczki, rzeczowniki, czasowniki i to mi zawsze wystarczy do tego, żeby zrozumieć, co kto do mnie mówi i czego ode mnie chce. To był pierwszy obszar i nazwałam go aktorzenie. Wszystkie te elementy powiedziałabym, że się na to składają. Druga część to intensywne ćwiczenia z wyobraźnią. Z wyobraźnią, dlatego że w wyobraźni mogę sobie przećwiczyć każdy scenariusz, każdą sytuację mogę sobie wyobrazić i mogę sobie przećwiczyć moją reakcję wymarzoną, taką idealną, taką, której nigdy nie mam gotowej jak trzeba, tylko sobie przypominam to godzinę po ptokach jak jest i wtedy sobie myślę, a trzeba było tak powiedzieć. To nie, bo dzięki moim ćwiczeniom z wyobraźnią ja już to przeżyłam. Ja już ten dialog przeprowadziłam. I ja już teraz... I do czego dochodzi? Dochodzi do tego, że ja nie mogę się doczekać. To już nie... Ja się nie stresuję, tylko ja się nie mogę doczekać, żeby mnie ten turysta spytał o to, co dziś się dzieje w Krakowie. Bo ja mam to przygotowane. Ja wiem dokładnie, gdzie, w którym teatrze, gdzie jaki mecz, gdzie jaki koncert, że dzisiaj jest w Tauron Arenie ktoś tam, a gdzieś tam ktoś tam. I ja mam przygotowane to. Ja nawet wiem, gdzie kupić bilet szybko i tak dalej. Czy one są dostępne, ile kosztują. Ja po prostu czekam, aż ktoś mnie o to spyta. A jak widzę, że ktoś jest w miarę fajny, to w ogóle sama z tym wychodzę. Sama zaczynam rozmawiać. To szok. Wyobrażacie to sobie? Z blokadą językową? No ona po prostu wtedy już zaczyna znikać. Nie doceniamy tego narzędzia, tego ćwiczenia z wyobraźnią. Myślimy sobie, że to jest nienaturalne. Przecież tak się na przykład... Weźmy takie dzieci. Dzieci są takie naturalne. One się uczą tak naturalnie. Dzieci nie uczą się w ten sposób, żeby sobie coś wyobrażać. Tylko uczą się przez doświadczanie, przez naśladowanie dorosłych. Uczą się tak naturalnie i dlatego im to tak wszystko pięknie wchodzi. I tu się mylimy. Dlatego, że dzieci uczą się wolno. Myślimy sobie, a dzieci się uczą tak szybko, bo się uczą naturalnie. Dzieci się uczą bardzo wolno. Zobacz sobie, ile takiemu dziecku zajmuje nauczenie się swojego języka rodzimego. Mucha. Swojego rodzimego języka. No taki siedmiolatek jeszcze nie mówi spokojnie, swobodnie na każdy temat. Nie umie wyrazić swoich emocji w języku, mimo że się uczy go już tyle lat. Nawet dziesięciolatek też. Przecież nie napisze wam poprawnie maila. A jak go poprosisz, żeby coś załatwił, gdzieś tam poszedł, pogadał, nie wiem, załatwił coś, nie wiem, w restauracji zamówił, zmienił zamówienie. Nie zrobi tego. I to jest normalne, bo on się uczy bardzo wolno. Natomiast my, dorośli, mamy przywilej, możemy się uczyć szybko. Jest o tym odcinek, jak sobie wpiszecie Teacherla Podcast, Adults, Children, coś takiego, to znajdzie wam odcinek o tym, ile jest już badań, które potwierdzają, że dzieci ani nie uczą się szybciej, ani nie uczą się lepiej języków. Więc ten mit obalamy. I słuchajcie, więc to jest taka dygresja oczywiście. My dorośli mamy wyobraźnię, mamy niesamowite narzędzie, które przyspiesza naukę, bo mamy po prostu możliwość, jak już mówiłam, wyobrazić sobie cokolwiek tylko sobie zażyczymy. No i tak, wyobrażałam sobie wszelkie rodzaje różnych sytuacji, które mogą ci się zdarzyć w takim hotelu. No skupiłam się oczywiście na tym obszarze, no bo to chciałam wyćwiczyć, bo tu miałam problem. Super spostrzeżenie. Justyna, dziękuję, pozdrawiam. Wyobrażałam sobie sytuację, że nie działa klimatyzacja, że na śniadaniu czegoś tam zabrakło. Zazwyczaj to był problem restauracji, ale powiedzmy, że recepcja to jest też takie miejsce, takie dziecko do bicia, że każdy tu przyjdzie i tu będzie wylewał żale. Więc ja miałam na to też jakąś tam przygotowaną formułkę, taką wiecie, klient zawsze ma rację i tak dalej. Oczywiście zawaliliśmy, zaraz to nadrobimy i tak dalej. Albo nie wiem, gdzie jest mój samochód, kto mi ten samochód odprowadzi, kto mi ten samochód przyprowadzi, jak sobie mogę go sam odebrać. Ja to wszystko miałam już przygotowane wcześniej. Zdarzała się sytuacja, bach, leciałam. Kolejna rzecz, którą sobie przygotowywałam, to odpowiadanie sobie na różne pytania. Ludzie cały czas zadawali pytania. Na przykład, dlaczego to nie działa? Gdzie jest ten? Gdzie jest tamten? Jak dojechać do muzeum w Oświęcimiu? Jaka restauracja serwuje dobrą polską kuchnię? Albo jakąś tam inną kuchnię? Co zobaczyć w Krakowie? Co zrobić, kiedy padam w Krakowie? Albo co się dziś dzieje w Krakowie lub okolicy? I milion innych pytań, które sobie po prostu przygotowywałam, a jak ktoś je zadawał, to ja się cieszyłam, że jest, zadał to pytanie, a ja teraz mogę to odpowiedzieć. Wszystko, co sobie przygotowałam, wszystko mi się przydało. Także to nie był na pewno zmarnowany czas, bo wszystko, co sobie przygotowałam, zawsze mi się w pewnym momencie, wcześniej czy później, przydawało. Ale
mecz się już pewnie zaczął, więc żegnam się z tymi, którzy lecą na mecz. Kto zostaje, to zostaje. Teraz będzie clue. Może ten mecz jeszcze się tak nie rozkręcił, to zostańcie. To, co jest teraz bardzo, bardzo ważne w tym wszystkim, żebyście się nie zapomnieli z tym, bo się można tak zafiksować, że teraz ja się przygotuję na każdą sytuację. Otóż nie przygotujesz się na każdą sytuację. Więc pytanie brzmi, czy wszystkie rzeczy, które sobie przygotowałam, się zdarzyły? Tak, ale czy zdarzyło się ich więcej niż te, co sobie przygotowałam? Oczywiście, pewnie dużo więcej niż te, co sobie przygotowałam. Dlatego musisz pozostać, musisz pozostać otwartym, otwartą, bo nie ma scenariusza na życie, nie przewidzisz wszystkich dialogów świata, nie napiszesz sobie scenariusza, ten turysta spyta tak, tamten tak. Trzeba sobie zostawić miejsce na to, że będzie różnie i czerpać z tego jakąś tam radość. Ale co jest pozytywne w tym również, że zostawiacie sobie to miejsce, to to, że z praktyką, z każdą nową sytuacją nabieracie doświadczenia i z czasem to się wszystko staje coraz prostsze. I co się dzieje? W pewnym momencie przestajesz zauważać ten moment, w którym pada jakieś stwierdzenie, na które nie masz reakcji. Zaciera się ten moment, nie wiesz, kiedy to się wydarzyło, że ktoś coś powiedział, a ja nie byłam przygotowana. Zawsze cię ludzie zaskoczą, ale nawet przestajesz zauważać, kiedy to się dzieje. A jeszcze wam powiem tyle, że te sytuacje niespodziewane, te, które was zaskoczyły, one są jeszcze lepsze, dlatego że one jeszcze lepiej zapadają w pamięć. Za drugim razem na pewno będziesz pamiętać, jak zareagować. Mogłabym wam tu wiele anegdot opowiedzieć, jak zrobiłam z siebie debila, ale przepraszam, po prostu jak wyszłam na osobę, jest naprawdę, jak to powiedzieć tak, żeby nikogo nie... Po prostu... Popełniałam dużo błędów. W skrócie. Może kiedyś będzie okazja, to opowiem, jakie gafy językowe, filologia, naprawdę. Ciekawe, co sobie o mnie ludzie myśleli, ale no cóż, trzeba o tym nie myśleć. Jeszcze później dochodzi do tego, że nie tylko zaciera się ten moment, w którym już nie zauważasz, że są rzeczy, na które nie jesteś gotowy, to cię już nie stresuje, to cię już nie przeraża, ale dochodzi do tego, że masz już tyle tej wprawy, że zawsze potrafisz zareagować. Nie zawiesisz się po prostu na niczym. Zawsze potrafisz zareagować, jeśli chodzi o język, bo tam może cię ktoś zaskoczy, na przykład nie wiem czym, że ci się rozwodzi, to wtedy nie wiesz, co powiedzieć tak nagle. Ale językowo, nawet jeśli nie potrafisz zareagować na to, to i tak potrafisz zareagować na to, bo masz przygotowane coś na taką sytuację. Jak zareagować, kiedy nie wiem, co powiedzieć. Jak poprosić o powtórzenie, jak poprosić o na przykład może nawet nie tyle powtórzenie, co parafrazę, bo po prostu tych słów nie rozumiem, więc proszę mi to powiedzieć innymi słowami, a nie tymi frejzalami w kółko. I to jest w zasadzie tyle, co chciałam wam powiedzieć na temat reakcji językowych. Te moje historie hotelowe to sobie możecie po prostu potraktować jako anegdoty, które pomogą wam dopasować to do siebie i do swoich sytuacji, gdzie wy tam macie takie bolesne punkty, pain points, czy to jest może biuro, czy to są konferencje, czy to są spotkania z team liderem, czy to są wyjazdy za granicę na wakacje, czy to jest sytuacja w restauracji, czy w hotelu, czy z lokalsami chcecie pogadać, bo to zawsze więcej doświadczycie z takiej podróży niż, przecież wiadomo, że można podróżować bez posługiwania się jakimkolwiek językiem, po prostu kupować w supermarketach, nie wiem, na lotnisku też nie ma potrzeby z nikim gadać, nigdzie nie ma potrzeby z nikim gadać, ale wtedy się traci. A tak to możesz tego kelnera zapytać, jaką lokalną specjalność ci polecam, albo co ostatnio sam przygotowywał w domu i czy coś takiego jest gdzieś tutaj do zamówienia. Tego typu sprawy. Więc sobie zlokalizuj, gdzie polega problem, na czym polega problem i tam sobie dostosuj te moje, może masz ochotę, ćwiczenia, to aktorzenie i te intensywne ćwiczenia z wyobraźnią, które tak nazwałam. Pamiętaj, fake it till you become it, smile, ask people to repeat what they say, focus on words, on keywords, on verbs and nouns and what more, be open, stay open. Zawsze trzeba zostać otwartym. Co do kursu. Jeśli chodzi o kurs mówienia po angielsku, powiedz coś z serialami, to powiem dziś tylko o takiej jednej rzeczy, mocno związanej z tematem, a mianowicie w tym kursie bardzo dużo, w każdym module, jest ich 8, w każdym module ćwiczymy reakcje językowe. W każdym module jest ich 5, czyli w sumie ich będzie 40. Będzie 40 reakcji językowych do przećwiczenia, ale to nie tak, że one są zapisane. Bardzo dziękuję, Beatko. Jak zwykle mądrze gadasz.
z doświadczenia. To wszystko jest taka, wiecie, mądrość wynikająca z błędów popełnianych przez lata. Macie tam oczywiście bardzo dużo audio, na przykład jest takie nagranie, w którym słyszycie, że ktoś coś mówi, to znaczy ja nagrywam jakieś pytanie albo zwrot i waszym zadaniem jest wybrać z zapisanego zadania poprawną na to reakcję. Która z trzech reakcji jest najlepsza w tej sytuacji na ten zwrot? Reakcje te i zwroty są wzięte z kolei z serialu Sex Education z trzeciego sezonu. Każdy moduł to jeden odcinek. Więc te zwroty widzieliście w akcji między aktorami, jak to zadziałało tam. Po drugie, zobaczyliście to jeszcze później w trzech innych miejscach, ale w końcu dochodzicie do tego momentu kulminacyjnego, gdzie ćwiczymy te reakcje, bo traktuję je jako bardzo ważne ćwiczenie, a nie jak w podręczniku w szkolnym, że jest po prostu jedno małe zadanko i nic więcej. A więc macie takie audio, w którym wybieracie reakcję i macie takie audio, w którym słyszysz ten zwrot i jest sygnał dźwiękowy i masz dość mało czasu na to, żeby szybciutko sobie zareagować. Szybciutko, a nie bój się tego, dlatego że ta presja czasu jest tutaj nam potrzebna, żeby cię trochę popychać do przodu, ale to już jest powtórzone, to już jest zobaczone w serialu, odhaczone w checkliście, zobaczone w ćwiczeniu z vocabulary, zapisane w zdaniu, powtórzone na głos drugi raz, sprawdzone w dyktandzie, sprawdzone jeszcze gdzieś tam po drodze i dopiero ćwiczymy reakcję. Więc tak to wygląda. Kurs będzie się pojawiał, trzymajcie kciuki, że jutro, a jak nie to we wtorek, a jak nie to w środę. I kurs na początek będzie obniżony, będzie bardzo duża promocja, więc polecam, żeby skorzystać sobie z ceny promocyjnej. Ona będzie obowiązywała do 10 października, a później cena kursu będzie trochę rosła. Ale dla tych, którzy mi ufają, są szybcy, wiedzą i po prostu wiedzą, co Wam chcę dać w tym kursie, są wynagradzani ode mnie jakby w ten sposób, że cena jest niższa. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym live'ie. Życzę miłego wieczoru i spokojnego poniedziałku tradycyjnie jak zwykle. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia w czwartek jeszcze o 11 rano na takim krótkim live'ie związanym z odcinkiem podcastu, a potem w niedzielę wieczorem takie będą nocne rozmowy. Do zobaczenia, dziękuję. Pa. Macham wszystkim, nawet tym, którzy teraz dołączają. Pa, pa, już się żegnamy. Bądźcie za tydzień. Hej.